Cześć, witam Was serdecznie na kanale Jungle Jacob. Dziś opowiem Wam trochę o filodendronach i pokażę swoją kolekcję tego gatunku roślin. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba. Jeżeli tak, zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale oraz łapki w górę. Będzie mi również miło, jeżeli zostawisz po sobie jakiś komentarz. To bardzo mnie motywuje do nagrywania kolejnych materiałów. Zapraszam na odcinek. Na początek pytanie, czym są w ogóle filodendrony, gdzie rosną w naturze i jak je uprawiać, by dobrze rosły? Filodendron jest rośliną z gatunku obrazkowatych, czyli roślin ozdobnych z liści. Obejmuje ponad 700 gatunków, z czego tylko 465 zostało opisanych. W warunkach naturalnych filodendron porasta tereny Ameryki Południowej i Środkowej, gdyż ma tam najlepsze warunki glebowe i klimatyczne. W warunkach domowych filodendron nie dorasta do tak olbrzymich rozmiarów jak w naturze, ale niektóre gatunki i w domowych warunkach potrafią zaskoczyć. Roślina najlepiej rośnie na stanowisku jasnym, osłoniętym od bezpośrednich promieni słońca. Jeżeli ich stanowisko jest zbyt jasne, szybko pokażą to na swoich dekoracyjnych liściach poparzeniami od słońca. Są na to bardzo wrażliwe. Idealnym podłożem dla filodendronów jest tak zwany bigos, czyli specjalnie skomponowane podłoże dla danego gatunku roślin. W przypadku filodendronów idealnie sprawdzi się mieszanka kompostu z ziemią torfową, perlitem i chipsami kokosowymi. Oczywiście można tę mieszankę personalizować według własnych potrzeb. Ważne by była ona przepuszczalna i żyzna. W swojej kolekcji posiadam 17 odmian filodendronów. Kilka gatunków hoduję od niedługiego czasu, ale część od wielu lat. Są bardzo prostymi w uprawie roślinami. Nigdy nie sprawiały mi żadnego problemu. Postaram się je wszystkie pokazać i krótko coś o nich opowiedzieć. Pierwszym filodendronem jest Painted Lady. Mam tę roślinę od kilku miesięcy. Kupiłem ją jako sadzonkę pędową. Przez dłuższy czas nie chciała się ukorzenić i momentami zaczęła podgniwać, ale szybko udało mi się temu zapobiec. Teraz puszcza już swojego piątego liścia. Mam nadzieję, że będzie duży i ładnie wybarwiony. Kolejnym gatunkiem jest Pink Princess. Swój egzemplarz kupiłem w Biedronce kilka miesięcy temu. Z tym filodendronem dogaduje się najmniej. Rośnie, ale co chwilę odrzuca jakiś stary liść. Jeżeli masz jakieś rady, to zachęcam do napisania komentarza. Dodam, że nie ma szkodników oraz jest regularnie nawożony. Trzecim gatunkiem jest Silver Queen. Hoduję go od malutkiej szczepki. Charakteryzuje się srebrnymi, zgaszonymi liśćmi. Myślę, żeby go podpiąć do palika, żeby puszczał większe liście, ale jest na to jeszcze za mały. Poza tym nie mam z nim żadnych problemów. Kolejny z listy filodendron Nikans. Podobnie jak Silver Queen hoduje go od malutkiej szczepki. Bardzo szybko się rozrósł i puścił dużo stożków, które regularnie tnę i dosadzam do matki. Ma ciemne, welwetowe liście. Jest bardzo dekoracyjny. Następnie jeden z maluszków Red Sun. Uroczy i bezproblemowy maluszek kupiony na lokalnej grupie na Facebooku kilka miesięcy temu. Nie zauważyłem, żeby rósł u mnie jakoś bardzo szybko. Raczej ma powolny przyrost. Kolejnym maluszkiem jest Birkin. Charakteryzuje się białymi przybarwieniami na liściach. Jest bezproblemowy i szybko rośnie. Białe paski pojawiają się dopiero na starszych liściach, więc nie mogę się doczekać, aż bardziej podrośnie. Następnie jeden z moich ulubionych, Squamiferum. Charakterystyczne dla tej odmiany są włoski na ogonku liściowym. Liście są duże i mają specyficzny kształt. Szybko rośnie i nie ma z nim problemów. Sam hoduję go od małej sadzonki. Kolejnym filodendronem jest Green Princess. Jest to jeden z popularnych odmian. Liście, jak i łodygi tego gatunku są całe zielone.
Kolejną odmianą w mojej kolekcji jest Rojo Congo. Charakterystyczne dla tej odmiany są duże, masywne liście z czerwonymi ogonkami liściowymi. Planuję w przyszłości go pociąć, by się rozgałęział. Maluszkiem kupionym w tamtym roku jest odmiana Otum. Charakteryzuje się ciemnymi, cynamonowymi liśćmi. Wypuszcza nowy liść, czego bardzo się cieszę, bo nie rośnie zbyt szybko. Poza tym jest bezproblemowa. Teraz dwa moje największe filodendrony. Pierwszy z nich to Scandens. Charakteryzuje się drobnymi, zielonymi liśćmi w kształcie serca. Rośnie bardzo szybko i nie sprawia żadnych problemów. Idealnie nadaje się do zacienionego kąta. Drugim zwisającym filodendronem jest Brazil. Wyróżnia się sercowatym kształtem liści z żółtym przebarwieniem, przeważnie wzdłuż środka liścia. Mój okaz byłby jeszcze dłuższy, ale regularnie go podcinam i zagęszczam. Jest jednym z moich ulubionych roślin. Dalej kolejne pnącze, czyli Lemon Lime. Ma sercowate limonkowe liście. Idealnie pasuje do pozostałych dwóch przedstawionych pnączy. Teraz przedstawię Wam moje niedawne nabytki. Ostatnio kupiłem filodendrona White Princess. Unboxing możecie zobaczyć na kanale. Jest już przesadzony, dobrze się zaklimatyzował, wypuszcza nawet nowy liść. Charakteryzuje się białymi przebarwieniami na liściach. Kolejnym nowym nabytkiem jest Malay Gold. Ma długie limonkowe liście. Szybko rośnie i nie wymaga zbytniej uwagi. Przedostatnim gatunkiem jest Narrow. Jest duży i ma bardzo ładne pofalowane brzegi liścia. Mam go od niedawna, ale myślę, że będzie mu u mnie dobrze. Ostatnim filodendronem z mojej kolekcji jest Gloriosum. Maluszek kupiony ze sklepu Coca Flora. Trafił mi się bardzo ładny okaz. Jest już posadzony do odpowiedniej mieszanki ziemi. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że moja kolekcja Wam się spodobała. Napiszcie w komentarzu, który gatunek spodobał Wam się najbardziej. Jeżeli film przypadł Ci do gustu, zachęcam do zostawienia subskrypcji i łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.